Zawody Censa Challenge 12.04.2015. Jesteśmy na stanowisku numer 27. 27. Witamy kolegę o wdzięcznym imieniu jakim? Grzegorz. Grześ, skąd do nas Grześ przyjechał? Już chowa, proszę bardzo. Z Ornety, tak. Witamy Ornetę i zawodników z tamtych okolic. Panie Grzesiu, może pan powiedzieć, czemu akurat w ten sposób pan się zachowuje? Nasi widzowie chcieliby wiedzieć, co pan dokładnie tam skrywa. No, jest model. Model, tak, aparat i w ogóle wichajster. Panie Grzesiu, jaka taktyka na dzisiejszy dzień? Ma pan tutaj oczywiście otwierający sektor, stanowisko taktyka wolne. Taktyka jedna, złowić więcej niż inni. Bardzo dobrze. A co gości w zanęcie? Może tak na tak w skrócie. Bremes i glina. I będziemy łowili po prostu, jakby nie było, krąpie. Będziemy się starali łowić. Mamy tutaj akurat przyjemność być w stanowisku, gdzie dominował jesienią leszcz i podleszczak. Większe gatunki tej ryby niestety zawodnicy puszczali. Ale co by nie było, tej Grzesiu ma wyjątkowe szczęście. W losowaniu, w życiu i w miłości zapewne, Grzesiu. Czy nie mam racji? Dokładnie. Tuż obok zawodnik z teamu Górek. Macha do nas wdzięcznie ręką. I nędzimy, i zaczynamy. Grzesiu tutaj akurat pokaże nam, jak rzucać kulę w cel. Poświęcimy większą tą część uwagi tej postaci. Pięknie, już widzimy, że spławik jest bombardowany. Z 38 zawodników w dzisiejszym dniu. Zakładam, że każdy po 15 litrów przewidywanej opcji strawy dla krąpi. Krąpi na pewno wiele, wiele ton w łowisku. Zdecydowanie każdy powinien dzisiaj mieć dwucyfrówkę. Wygrał wczoraj wynik 23 kilo. Krzysiu Żytkiewicz z Pasłęka zrobił to, ten wynik batem. Względnie i bezwzględnie każdy drży, bo dzisiaj Krzysiu nie odpuści. Prawda, Grzesiu? Grzesiu. Obu odpuść, tak jest. Jedno zwycięstwo na jeden dzień już wystarczy. No, te ostatnie kule widać, że zawodnik się rozgrzał. Widać, że idealnie, precyzyjnie podane. Proszę bardzo, łupen, cupen. O to chodzi. I na tym byłby koniec. Skądże znowu? To by było na tyle. Grzesiu, przyjdziemy jeszcze później do ciebie. Zobaczymy, co u ciebie, że tak powiem, w Szczebrzeszynie. Brzmi w trzcinie, tak? Tak jest. Pięknie przygotowane stanowisko. Na załączonym obrazku widzimy, że niestety już perfekcja doszła do tak zwanego poziomu high level. No i mamy tutaj Górek Team. Kogo witamy, kogo gościmy? Jak pan się nazywa, panie kochany? Łukasz. Łukasz, Łukasz, czego tutaj szukasz? Reporter tego wywiadu też ma na imię. Cieszę się bardzo. Podobnie jak ty, Łukasz. I uważaj, bo zepczesz, Łukasz, swoją wędkę. Przygotowanie widzę eleganckie. Super. Powiesz nam, co dzisiaj będziesz... Energy drink na haczyk. Pił? Energy drink nie, na haczyk. Nie, to nie do picia. Nie, ja widziałem w szalecie, tam już to pływa jest, 200 gram. To jest dip do ten, do pinek. Dip do pinek. To jest taktyka tego zawodnika. Skąd pan do nas przyjechał? Z Ornetkowa. Ornetkowo, tak. Tutaj widzieliśmy Pacanowo, Ornetkowo i Ornetę. I Ornetę, dokładnie. Dobrze, no tutaj Orneta, widzę dwa ocierające stanowiska. Będzie miło. Przygotowanie eleganckie. Państwo spójrzcie. No, bez dwóch zdań. Co gości w tych torbach? Tego nie wie nikt. Czemu, żeby do mnie nie pójdą?